zawsze tak umawiamy, że pada do 17, potem przesycha i jeszcze ma prawo pokropić przy pierwszym koncercie, ale trochę. Podnieśliśmy scenę. Zwróćcie uwagę, żeby nas lepiej było widać, tak? Tak. Program jest bardzo atrakcyjny. Znowu udało nam się sprowadzić kilku artystów, którzy będą po raz pierwszy występować w Polsce. Oh, I feel great. I think it's always a warm welcome when I come here. So, and nothing has changed. Ever since we got here yesterday, everybody's treated us really nice. So I was kind of looking forward to the show anyway, you know. My first time here, and I really like the place. It's a beautiful historical place. It looks really nice. A ja się doskonale czuję w dworskiej atmosferze, także znalazłam się tu cudownie. A więc prosimy o uroczyste rozpoczęcie imprezy. Doskonale wiem, że nie przyjechaliście tutaj, nie przyszliście słuchać przemówień, dlatego bardzo serdecznie witam gości z całej Polski, jak również mieszkańców Białegostoku. Udanej zabawy, wszystkiego dobrego. Udało nam się znowu zaprosić wielką światową gwiazdę, co jest bardzo ważne, czyli w sobotę, jak wszyscy wiedzą, Angie Stone, wielka diva soulu amerykańskiego. Jest to tak zwany one-off, ona przyjeżdża specjalnie do Białegostoku ze Stanów. Well, I think the key is positive emotion, speaking the truth for everyone, showing that music is universal and so are emotions. If I come to any country or any concert, my main focus is to make sure the people know that even though I'm doing music, I'm really no different from them, and I'm just happy that they, you know, appreciate what I do. Słuchajcie, przed nami blisko 50 metrów sceny. Zwróćcie uwagę, scena nie ma horyzontu, wszystko dlatego, żebyśmy mogli pokazać pałac, pokazać tę fajną i ładną architekturę. Wchodzimy na scenę. To jest roboczy wing. Tutaj mamy różne potrzebne, bardziej lub mniej przedmioty. Widzimy kolegę, który odpoczywa. Niestety to jest ciężka praca. Jesteśmy na scenie. Spójrzcie, ile mamy tutaj miejsca. Wielkie ukłony dla Ewy, że zgodziła się tutaj przyjechać, wystąpić, ale jednocześnie muszę podkreślić, że bardzo chcieliśmy ze Staszkiem, żeby ten koncert tutaj odbył się. Ewa Bem, która tym razem w projekcie Koncert Jubileuszowy Serce to jest muzyk, czyli 40 lat na scenie. Dla nas to też taki pierwszy raz, kiedy poświęcamy koncert twórczości całego życia jakiegoś artysty. Czyje imieniny dzisiaj są? I dziecinny jakiś w głowie
za całokształt 40-lecia pracy artystycznej. Big Ben, Jarosław Ben, to mój brat! Tak jest! Jest tutaj z nami. Wow! Cały świat, mój cały wielki świat, to w twych oczach śmiech, to w twych oczach blask. Miałam pewne oczekiwania. I one się spełniły, sprawdziły się tylko w połowie, ponieważ to przeszło moje oczekiwania. Nie potrafi mnie zachwycić tak. To jest niesamowita osobowość. Muzycznie no, wzór dla młodych pokoleń śpiewających. Natomiast jej przeboje, jak sobie spojrzałem tak naprawdę w tą listę utworów, które będą wykorzystane na tym koncercie, to jest lista przebojów. Mam ogromną przyjemność i zaszczyt wręczyć Tobie skromny upominek od Związku Artystów Wykonawców wraz z gratulacjami pierwszej damie polskiego jazzu. Brawo. Ktoś mnie pokochał, świat nagle zawirował, bo ktoś mnie pokochał na dobre i na złe. Bezchmurne niebo znów mam nad głową, bo ktoś pokochał mnie. Sceneria tego koncertu, publiczność, te właśnie emocje, to wzruszenie, które mimo tak już odległego czasu przebywania i długiego czasu przebywania na scenie w tym zawodzie, one jednak nie opuszczają mnie. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokocha. To jest tak zwana bardzo specjalna grupa specjalnej ochrony pod najwyższym nadzorem, czyli państwo w państwie. I patrzcie na tą walizkę, co oni tam mają w ogóle? On tam ma po prostu przyciski i joysticki, no niestety. Poznajmy teraz serce festiwalu, czyli pokój produkcyjny i online, cały czas online. Tam właśnie Marta Tomaszewska dopina ostatnie kontrakty. No, tutaj dzieją się wywiady online właśnie w tej chwili. Tutaj, Facebook, no w ogóle rzeczy niesamowite. Najważni ludzie, którzy od tygodnia właśnie zajmują się produkcją. Marek Kujakowski, Szymon Szara. Ja wiem, że to nie ucieka. Proszę dobra, bardzo tu tak, tak. Od kogo? Omar to z kolei pierwszy raz w Polsce zespół, cały duży zespół wokalisty legendarnego angielskiego, który ma taki porównywalny głos do Sila, który gościł rok temu na naszym festiwalu. Now of course Angie came in. She was supposed to come in for the last song. I'd be thankful, but I didn't know she was going to come in for Little Boy. So for me that was just a really nice touch. Skoro umiem piosenkę Omara, którą grałam przez długo ze swoim zespołem pod tytułem Kiss It Right, to napiszę do Staszka po prostu taką informację, że jakby można było, to ja mogłam zaśpiewać. I'm a positive chap, you know. I'm very optimistic. I like to look on the brighter side of life. So, this festival falls in completely with that. Express yourself.
promujemy też Podlasie. I tutaj taki właśnie też ukłon, jeżeli chodzi o pokaz mody. Bardzo białostocki, bo projektantka jest z Białegostoku, także myślę, takie fajne wydarzenie towarzyszące. Kolekcje prezentują najpiękniejsze podlasianki. Najpiękniejsze, najpiękniejsze. Jak słychać? Kolekcja przede wszystkim jest kolorowa, niesie ze sobą energię i dużo, dużo pozytywów. Jadąc tutaj, przypomniała mi się taka myśl, nie ma ojczyzny bez białostoczczyzny. Bardzo piękne i myślę, że tutaj Branicki byłby szczególnie dumny gospodarz de facto tego pałacu. Gdzie jest ten pan Branicki? Chciałem mu pogratulować bardzo ładnej chaty. Dobre. Dobre, no jak Dimitri from Paris za chwilę zagra, to... Gdzie jest pan... Jego DJ, no. On jest from Paris rzeczywiście? Czy on to jest tak... from Paris, powiem Sinclairem, ma jedno wydawnictwo. Bardzo dobrze. Lat 16. To ja się bardzo cieszę, bo jak wiadomo... Gra Playboy Mansion w Stanach, jest rezydentem klubu Hugh Hefnera. A, to właśnie, dlatego ja się czuję jak Hugh Hefnera. Światowej klasy DJ, rewelacyjny, bo czujący pozytywne wibracje jak mało który w ogóle producent na świecie, czyli Dimitri from Paris, rezydent klubów Playboy Mansion w Stanach Zjednoczonych, Ibiza, wiele klubów. DJing is always, for me, is about improvising. I don't have like preset number of records, a number of songs I play in a specific order. Absolutely not, I never had it for 30 years. So every time I go in, it's new. So we'll see how it goes after that. Jest to tak zwany mobilny punkt poboru krwi, taka jest jego oficjalna nazwa, potocznie nazywamy go ambulansem. Na tym stanowisku panie rejestrują dawcę i sprawdzają wstępnie poziom hemoglobiny. Standardowo pobieramy 450 ml krwi. De La Dub to formacja, która w tym roku przybywa do nas z wielu państw, to jest międzynarodowy skład. Fajne jest to, że wróciła pierwsza fenomenalna wokalistka do zespołu. Bardzo projekt multikulti, bo tam są nam jest muzyka hiszpańska i żydowska, etniczna, także z różnych kierunków. W bardzo ciekawy sposób jest to wymieszane. De La Dub, it's in Romanes, and it give me the beat. It's really simple. Our music is an energetic package from all the countries, rooted ideas, and we put it in an energetic sound. Można lubić rocka, można gustować w metalu, można lubić R&B, soul.
ale naprawdę, słuchajcie, nie spotkałam jeszcze osoby, która by powiedziała, nie, rock and roll to syf i w ogóle. Za sprzedaż albumu Mój Big Beat, złota płyta, pierwsza w życiu Ani. Właśnie tutaj, na tym festiwalu. To dla ciebie. Mapka, więc jest to generalnie plan całej naszej strefy jest podzielona na dziedziniec wstępny, Golden Circle, scenę, zaplecze sceny, ukazuje wszystkie wejścia ewakuacyjne, kasy, toalety, punkt medyczny. Fajne! O. No tym, znam. Czy tego urządzenia naciągasz banery też? Nie, to siłą woli i nadludzkim wysiłkiem, jak widać. No widzę. Dzisiaj w tym klubie spotkasz mnie, masz problemy, ty zostaw je, hej. Nie SKU Bay, SKU Bay. Nie SKU Dabaj, SKU Dabaj, nic z tych rzeczy. Tylko SKU BI. SKU BI. Towar, ale wiesz co, nie moja w tym głowa, bo od niego masz ścierwa. Chodzi o to, żeby był mega taki fajny, osadzony groove, który po prostu wuje, że nie ma człowieka, który nie pokiwa głową, jak usłyszy naszą muzykę. To jest prawdziwa szkoła jak Eric Sermon. To jest prawdziwa piona, nie dla elit, serio. Tu na festiwalu Pozytywne Wibracje co roku miałam nadzieję, że może uda mi się stanąć na tej scenie. Wręcz może nie nadzieję, właśnie wierzyłam w to, że jak już się okaże płyta, to będzie to możliwe i w tym roku przyszło takie zaproszenie ze strony organizatorów. I just enjoy the support you give me. I can't thank you enough. You're like, I just hit the microphone, so just so you know that it's real. I love you and I really, really, really appreciate you. Thank you so very much. Moi drodzy, koniecznie przyjedźcie na festiwal Pozytywne Wibracje, ponieważ naprawdę można się rozwibrować bardzo pozytywnie na bardzo długo. So peace and love to all my fans out there. Keep up the good vibes and love. Love and peace. See you later. I hope you did smile, I hope you were happy, and maybe we'll see each other next year. These are the makings of you. It's for you all. I will see you next year, here with Della Da! Pozdrawiam Was serdecznie i polecam Wam w przyszłym roku oraz w każdym kolejnym roku festiwal Pozytywne Wibracje. Słuchajcie dobrej muzyki, bo ona na bank przeniesie Was w inny świat i spowoduje, że będziecie się na pewno pozytywnie, bardziej pozytywnie czuli. Przyjeżdżajcie na Pozytywne Wibracje Festiwal, Funky Flow, SKUBI, trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy oglądają te wideo, a przede wszystkim te osoby, które wierzą w siebie, wierzą w swoje marzenia i wytrwale dążą do celu, bo nigdy nie jest za późno, żeby spełnić to, o czym zawsze marzyliście. Zapraszamy za rok na kolejną edycję. Białystok, Pozytywne Wibracje, rule. Troszeczkę tak szybko ten czas upłynął, jestem zaskoczony, ale dziękujemy Wam, bądźcie z nami. My będziemy dalej robili ten festiwal. Dla nas to jest ukochany festiwal.